Cześć, czołem. W najnowszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest Chciałoby się pojeść wreszcie Adam Waczyński. Zapraszam. Cześć Adam, w końcu się udało spotkać. Słyszałem, że więcej czasu czekałeś na różnych innych ludzi. Ale to wiesz, gradacja rośnie, bo ta osoba grała w NBA, to jak ty byś poszedł, widzisz, jakbyś poszedł teraz do NBA, to ja bym musiał czekać nawet dwa razy dłużej, bo byłbyś świeżym takim talentem z Polski. I tak się cieszę, że Euroliga, wiesz, to są chyba takie już ustalone progi do oczekiwania, ale bardzo się cieszę, bo rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że nagramy, ale się wiecznie nie udawało, a teraz Mistrzostwa Świata. Dobry timing. Dobrze, ale zacznijmy nie od Mistrzostw Świata, tylko takiego może trochę naszego poletka, bo już jesteś kilka lat za granicą i myślę, że to też potem o tym pogadamy, zostaniesz tam trochę za granicą, lepszym świecie koszykówki. Co by się stało, gdybyś nie wyjechał z Polski? Ty w ogóle zastanawiałeś się nad tym, jakbyś został w polskiej lidze i grał do tej pory, jak niektórzy tacy koszykarze są, którzy tak grają, i widziałeś to jakoś gdzieś przed oczami? Scenariuszy na pewno jest gdzieś dużo. Co by się mogło zdarzyć? Cóż, mógłbym odgrywać pierwsze skrzypce w jakimś zespole. Mógłbym mieć zapłacone pensje, mógłbym mieć niezapłaconych pensji. Mogłoby się coś stać, odpukać. Różne rzeczy na pewno przez głowę przechodzą mi, ale tak naprawdę nigdy się nie zastanawiałem nad tym. Szedłem do Hiszpanii z myślą o tym, żeby się wybić, żeby pójść potem gdzieś dalej. Hiszpania mi się marzyła od zawsze, a gra w pucharach, no to już tak docelowo, więc udało się. Wiadomo, no trzeba było trochę poświęcić. Dwa lata i co? No i wyszło na dobre. Już czwarty rok będzie w Unikach Amalaga, więc naprawdę rzadko który obcokrajowiec tyle się utrzymuje w tym zespole, więc wydaje mi się, że jest dobrze. A co wtedy zaważyło, że akurat, no miałeś tam wtedy oferty, ale akurat wybrałeś to miejsce. To po prostu była pogoda, czy obietnica grania w tej lidze, która może spowoduje, że będę grał w innym zespole jakimś tej ligi. No ich liga, nie można powiedzieć, jest bardzo mocna, także to awans. No to prawda, mówimy o wyborze Obradoiro, tak? Santiago, tak. No bo to od tego się zaczęło, no nie ma co ukrywać. Dwa lata ubiegało mnie zespół, menadżer i trener. Rozmawialiśmy ze sobą już od, no jeszcze przed tym ostatnim rokiem, jak grałem w Treflu. Byłem związany kontraktem, oczywiście ten kontrakt chciałem dopełnić. Czułem z ich strony, że naprawdę jakby jestem zawodnikiem tego typu, którego właśnie szukają, więc zdecydowaliśmy z agentem, że spróbujemy swoich sił. Oczywiście nie były to takie pieniądze, które mógłbym dostać na tamten czas w Polsce. To jest właśnie to można powiedzieć, poświęcenie, które zrobiliśmy. Oczywiście poza tym, że trzeba było opuścić kraj, ojczyznę, mimo tego, że było dwóch Polaków na parkiecie, to jednak chciałem spróbować swoich sił gdzieś indziej i nie żałuję. Mówię, tak, dwa lata minęły, miałem naprawdę niezłą rolę. W pierwszym roku, wiadomo, musiałem się przebijać do tego, żeby być jednym z podstawowych zawodników. W drugim już miałem tą pozycję ustabilizowaną bardziej. No i zainteresowały się dużo lepsze zespoły, więc też, no mówię, ten cel mój, podpisując w Hiszpanii, został zrealizowany. Rozumiem, że nawet jeśli będą, bo masz do 20 umowę, czy będziesz myślał o tym, żeby zostać na tym najwyższym pułapie rozgrywek, ale co, to będzie dalej Hiszpania, myślisz, czy będziesz patrzył na lepszą ofertę? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Mamy tam już życie w miarę ustabilizowane w Hiszpanii, w Maladze. Znamy bardzo dobrze język. Dzieci chodzą do publicznej szkoły w Hiszpanii i mówią doskonale po hiszpańsku. Tak samo jak i moja małżonka, czy ja też potrafię się porozumieć w tym języku już po 5 latach bycia w Hiszpanii, więc na pewno byłoby dużo łatwiej. No ale ten nasz zawód nie jest często taki, jaki chcemy, żeby był, więc nie do końca możemy sobie wybierać tam, gdzie chcemy iść, ale nie ukrywam, że w tym roku chciałbym powalczyć o to, żeby przedłużyć tę umowę i zostać na dłużej. Czyli sny o NBA wyrzucamy do śmietnika, Adam.
No, znaczy nie może, że... Nie, ale co, poczekaj, tak poważnie, ty traktowałeś to zawsze jako żart, czy może jakiś taką lekką furtkę, a może spróbuję, bo zawsze mnie to zastanawiało, czy to było według ciebie poważne, bo tam były jakieś rozmowy, wiesz, Marcin, Wizards, coś tam może, ten tego. No, były faktycznie jakieś rozmowy, kiedyś to traktowałem jako żart, patrzę na tych wszystkich zawodników, którzy tam grają, potem z czasem, jak byłem w tym Obradoro, czy w Unikacha, podpisywali tam zawodnicy, przeciwko którym grałem w Europie, którzy nie robili na mnie jakiegoś ogromnego wrażenia, więc coraz bardziej zacząłem myśleć, może ja bym sobie dał radę. Zawsze nie wiem, czy brakowało tego jakiegoś ostatecznego kontaktu, znajomości. Nigdy nie miałem takiej, że tak powiem, możliwości, żeby tego zasmakować. Wiadomo, była ta opcja po Eurobaskecie 2015 do Wizards, ale to nie było nic gwarantowanego i no, nie czułem się na tyle silny, żeby tam pojechać i próbować swoich sił, bo mówię, ten obóz był strasznie późno, nie mogłoby się okazać tak, że te swoje jakieś, nie wiem, odległe marzenia o NBA nagle by to wszystko zrujnowało i nawet nie miałbym zespołu w Europie, więc postawiłem, powiedzmy sobie, na coś, na pewniaka i no cały czas podkreślam, jakby przyszła jakaś pewna oferta z NBA, no to na pewno bym ją mocno rozważył. Okej, ale nie odpowiedzieliśmy na główne pytanie, co by się stało, jakbyś nie wyjechał? Co by się stało, jakby nie wyjechał? Myślę, że nie byłbym tym zawodnikiem, co jestem teraz. Jednak rywalizacja na treningach wśród takich zawodników jak Nemanja Nedović, Kyle Falk, Jamal Smith, Jeff Brooks, James Augustin, to jednak jest duża nauka, nie tylko na tych meczach, gdzie w sumie uczestniczyliśmy i w Eurocupie, i w Eurolidze, i w Lidze Hiszpańskiej przede wszystkim, gdzie każdy mecz to jest naprawdę wielkie wyzwanie. No jestem wdzięczny, że tak się to wszystko potoczyło. Kto cię tak najmocniej powitał tam za granicą? W sensie wyszedłeś przeciwko jakiemuś takiemu zawodnikowi, dosłownie cię zszokował, że nie wiedziałeś, co tam robisz i tak dalej, czy nie było takiego momentu? Pierwszy rok był dla mnie taki na pewno takie zderzenie z tym, co było w Polsce, co było w Hiszpanii. Największe wrażenie chyba na mnie zrobił Kyle Kulić wówczas, kiedy był na Gran Canaria. Zawodnik niesamowicie inteligentny, z dużym IQ koszykarskim, wiedział jak broń, nie był najlepszym obrońcą, ale wiedział jak omijać te zasłony, jak przechytrzyć stawiającego zasłonę, jak przechwycić piłkę i tak dalej, a w ataku wychodził po zasłonach i jakby nigdy nic, po prostu oddawał te trójki, trafiając naprawdę seriami, więc mówię, kurczę, jakby mi się udało grać tak jak ten gość, to by było po prostu bajka, więc no on zrobił na mnie takie największe wrażenie. Gdybyś ewentualnie dostał dobrą ofertę i zobaczyłbyś, że w tym klubie jest sens, mówię o polskich klubach, to który klub byś wybrał z tych grających teraz w Ekstraklasie? Na pewno pod uwagę bym brał oczywiście Trefl, który no, wywindował mnie tak naprawdę i mam wielki sentyment. Oczywiście jest to dla mnie jak drugi dom. Oczywiście bym rozważył powrót do rodzinnego Torunia. Myślę, że to takie dwa zespoły na pewno, nad którymi bym się zastanawiał, a mówię, no też nie chcę, że tak powiem, zamykać sobie jakichkolwiek furtek, nigdy nie wiadomo, gdzie nas życie poniesie. Żadnych deklaracji też nie chcę składać, ale mówię, gdybym mógł wybierać, to na pewno poszedłbym bardziej no, za serce. No dobrze, to chyba temat koszykówki klubowej możemy, bo teraz będą ciekawsze rzeczy. Teraz, Adam, będą może jakieś takie kłopotliwe pytania, bądź też takie różne, bo teraz mogło być... Koszykówka. Wiadomo, ludziom się nigdy może coś nie podobać, można patrzeć na to, wiesz, nawet będąc nie tyle co ekspertem, co kibicem oglądającym to w telewizji na żywo, wszystko jedno. Ta faza przygotowań, tutaj mówię o tym meczu na przykład z Tunezją i tak dalej, pojawiły się, to chyba było na konferencji prasowej, no komentarz Mike'a Taylora, że nie podobały mu się wszystkie rzeczy i to też zostało jakoś tak odebrane jako może pierwszy raz, albo nie wiem, takie poważne pokazanie tego, że faktycznie nie do końca tak wszystko, do wszystkiego będę pozytywnie podchodził, bo Mike Taylor tak przyzwyczaił, że ja wiem, że są kłopoty, ale poradzimy sobie z tym tutaj. I problemy z fizyczną grą, Adam, nie biegacie. Słucham komentarz jakiś. Dlaczego mówią, że jest źle i czy jest źle, Adam? Byliśmy na pewno w takim etapie, gdzie trenowaliśmy ciężko w Obrzychu. Przed meczem z Jordanem mieliśmy luźniejsze dwa dni, jeśli chodzi o fizyczną pracę. Mecz z Czechami no, był wyrównany. Nie oszukujmy się, że powinniśmy grać dużo, dużo lepiej. No a ostatni mecz z Tunezją, no to już było takie testowanie tak naprawdę wszystkich zawodników. Tunezja grała rotacją 6-7 zawodników. My graliśmy całą 14. Nikt, myślę, że nie przekroczył 15 minut gry, więc ciężko też w ten mecz odpowiednio wejść. Faktem jest, że nie wyglądaliśmy super, że traciliśmy dużo
bezsensownie piłek. Myślę, że to po prostu wynikało z jakiegoś tam zmęczenia. I myślę, że w tym momencie to jest dobry znak. To znaczy, że ten okres dobrze był przepracowany. Myślę, że na razie nie ma się do czego doczepić. Nawet myślę, że dobrze, nawet że te mecze nie były pokazywane w Polsce, bo kibic mógłby się tylko niepotrzebnie frustrować, a my tutaj wewnętrznie wiemy, że taki turniej musi być. No i akurat on był w najodpowiedniejszym momencie. Teraz każdy się fizycznie lepiej czuje i mam nadzieję, że to tutaj na turnieju udowodnimy. Ale myślisz, że bo, no nie ma co ukrywać te wszystkie, no cały okres przygotowań, te wszystkie wyjazdy na mecze, tutaj ta seria trzech spotkań bodajże, potem następne jeszcze w Polsce. Powiedz, czy to ta intensywność jest wskazana, czy to może też powodować, że niektórzy na przykład grający ludzie powiedzmy na polskiej lidze, która jest trochę mniej intensywna i ten sezon może trwa tyle, ile trwa, ale to nie jest taki poziom zmęczenia, jaki ty możesz reprezentować, bo na pewno twoje przygotowania klubowe są cięższe. To czy to jest dobrze, że tak intensywnie to wszystko idzie tuż przed samymi mistrzostwami, czy to może powodować, że na te mistrzostwa nie będzie tego optimum? Nie, myślę, że nie. Myślę, że dobrze to było wszystko odczytane przez sztab. Pamiętamy, jak w 2017 jechaliśmy do Finlandii, tydzień przed ograliśmy Niemców i właśnie Rosjan tutaj na turnieju w Hamburgu, tydzień przed, a na samych mistrzostwach wiemy, jak było, więc tak naprawdę te przygotowania w Wałbrzychu zostały no, o tydzień opóźnione. Celujemy naprawdę z formą na ten na pierwszy tydzień mistrzostw. Myślę, że to było odpowiednio właśnie wszystko zaplanowane z głową i my tylko tyle, co musimy robić, to dbać o siebie, trenować siłowo. Mamy sporo teraz meczów. Nie będziemy trenować aż tak mocno, jak trenowaliśmy w Wałbrzychu. Będziemy raczej stawiali właśnie na intensywność taką meczową, więc mam nadzieję, że powoli, pomalutku będziemy tą optymalną formę budować. No mamy do meczu jeszcze trochę dni, więc wszystko da się zrobić. No w tej pierwszej grupie podstawowej, że tak powiem, no to tam nie wiadomo, czy tam dwóch przeciwników w ogóle przyjedzie, bo oni zaczęli strajkować. Tam no tak, jest jakaś dziwna sytuacja. Ale tak. Wiesz co, tak żarty żartami, ale czy jesteście przygotowywani na tą pierwszą grupę, powiedzmy, nie wiem, jakimiś filmami scoutingowymi, o ile się da mieć dużą jakąś bazę, czegokolwiek na temat Wybrzeża Kości Słoniowej? Czy to jest po prostu przygotowywanie się na określone schematy w koszykówce, czy nie pod przeciwnika? Oczywiście to wszystko ma ogromne znaczenie. Akurat te strajki to raczej mało istotne, jeśli chodzi o samą grę w koszykówkę. Myślę, że obojętnie, czy ludzie strajkują, czy nie, to wyjdą na ten parkiet i będą chcieli wygrać mecz, więc tym bym się raczej nie przejmował. Jesteśmy przygotowywani pod te mecze. Te wszystkie zespoły grają też sparingi, tak samo jak my. Te mecze są gdzieś tam udostępniane na serwerach, nie wiem dokładnie gdzie, ale sztab ma do nich dostęp i te mecze są analizowane dogłębnie. Powoli, pomalutku, już nawet w Wałbrzychu mieliśmy przygotowywane zagrywki drużyn przeciwnych, więc no, przygotowujemy się krok po kroczku. Myślę, że tak jak co roku do tych najważniejszych spotkań analizujemy wszystkie zagrywki przeciwników, no i przede wszystkim zawodników tych drużyn, przeciwko którym będziemy grali, a wiemy, że to są zespoły bardzo, bardzo fizyczne i będziemy musieli się nastawić na ogromną walkę. Tak też się zastanawiam, jak to wygląda z Chinami, bo Chiny też chyba reprezentują taki poziom, że ta liga ich jest trochę zagadkowa, wiadomo, tam ludzie z NBA grają, rzucają po 70 ileś tam punktów, ale ich kadra jest też taką sporą, taką rotacją, dużą rotacją, bo oni tam w lidze letniej w NBA teraz grali, podejrzewam, że to jest tak samo jak z resztą przeciwników, których powiedziałeś. Czy Chiny są jakimś takim specjalnym przeciwnikiem, że ty wiesz, kogo na przykład będziesz może krył? Personel to myślę, że będziemy jeszcze analizowali. No mają solidnych zawodników, grających naprawdę też fizycznie i no jak wiemy, Chiny no to mają najwięcej ludzi na całym świecie. Prawie 4 miliarda ludzi, więc myślę, że mają z czego wybierać i obojętnie jaka jest liga, czy ci Amerykanie tam rzucają po 70, 80, 100 punktów, to ci Chińczycy naprawdę umieją grać w koszykówkę i będzie to na pewno jeden z trudniejszych meczów na tych mistrzostwach dla nas. Się zrobiło tak poważnie, więc tak zapytam cię, bo oglądałem mecz, bardzo dobry mecz to był, powiem ci, rozmawiałem z trenerem nawet i z jednym z czołowych zawodników tej drużyny. Ty też grałeś w tym meczu z Wojskiem Polskim, Marcin Gortat w Łodzi. No proszę. Co się stało pod koniec? Bo ja rozmawiałem z trenerem Gielo,
Trener Giera udzielił mi odpowiedzi wyczerpującej na ten temat. Twój kolega z zespołu, Karol G., również odpowiadał na moje pytania. Natomiast co się stało pod koniec, że tak się spieliście? To tak celowo, że się wkurzyliście tak bardzo? Bo to momentami przypominało, że na przykład Maciek Zieliński wbiega w kogoś i chce go zabić. To przestał być taki mecz, żeby zebrać pieniądze na chore dzieci. Tam się zaczęły, jak ja to mówię, dziać rzeczy. No, były na pewno emocje. Doprowadziliśmy do dogrywki. Troszeczkę nie podobało nam się, w jaki sposób wojsko traktuje nasze gwiazdy. Ci prawdziwi koszykarze po prostu zrobili krok do przodu i powiedzieli hola, hola, tutaj nie może tak wyglądać, że no, bijecie nasze gwiazdy, więc postaramy się tutaj naprawić rzeczy. No, nie udało się niestety, koniec końców, ale myślę, że to fajny mecz był i podobał się kibicom i doszliśmy ich i były emocje i wiadomo, dużo zabawy, dużo rozdanych gadżetów i dużo atrakcji, więc myślę, że ten mecz dostarczył naprawdę każdemu wszystko to, co chciał. No po takim meczu Marcina, to ty chyba, nie wiem, potem sobie na nadgarstek to jeszcze kładziesz dodatkowo lód, bo rundy, które widziałem, które wykonujecie z autografami, no to już nie było podpisywania autografów, to był taki maraton jakiś, nie wiem, noc podpisów, to naprawdę było ciężkie. Myślę, że musiałeś odpoczywać potem długo. No nie, tam nie jestem człowiekiem, który się użala nad sobą. Byliśmy podczas tych wszystkich kampów Marcina na 4 różnych miejscowościach i na każdym było ponad 200 dzieci, więc każdemu dziecku po 2 podpisy dawaliśmy, więc trochę też czasu spędzaliśmy tam. I myślę, że to jest dla nas fajne, że ludzie nas rozpoznają, chcą sobie z nami zrobić zdjęcie, podpiszemy się, ktoś się uśmiechnie, puści oczko. To takie przyjemne rzeczy. Myślę, że to też tak dodaje dodatkowej energii i też dzięki temu człowiek nie myśli za bardzo o tych negatywnych stronach. Tak, poza tym wiesz, ja jestem przekonany, że żyjemy w takich czasach, że powiedzmy jak już będziesz miał 80 lat, to jakiś ancymon, albo nawet 60, niech będzie 50. Jakiś ancymon, który będzie grał w Eurolidze albo dajmy Boże w NBA, będzie miał zdjęcie z tobą z tamtej imprezy. A, bo byłem z tatą. Wiesz, fajnie myślę, że to było. Jest... Poza tym patrząc na te dzieciaki, które tam grają, twoje dzieci też, to naprawdę można mieć nadzieję, że coś z tego będzie, jeśli ktoś się tym zajmie i może na przykład doprowadzić do takiego wyjazdu, jak tobie się udało w jakimś momencie kariery. No. Prawda, to prawda. No, od czegoś trzeba zacząć i myślę, że te kampy naprawdę już od wielu, wielu lat pomagają w tym. Dzieci łapią tego bakcyla, mogą właśnie, tak jak mówisz, sobie zrobić zdjęcie z gwiazdami tak naprawdę, bo czy wcześniej zawodnicy Washington Wizards, czy Phoenix Suns, czy nawet sam oczywiście Marcin, który jest tutaj główną gwiazdą, to jest coś wielkiego dla dzieci i też może działać bardzo, bardzo motywująco. Poza tym ty no, w Hiszpanii zresztą też, no, nawet uczestniczysz w takich imprezach, jakichś ligach, szkółkach i tak dalej. I sam widzisz, do czego doprowadza taki długofalowy postęp, albo nawet jeśli nie ma tego postępu, to robienie dalej konsekwentnie swojej roboty, czego u nas no, nie zawsze w kraju można doświadczyć, bo tam widziałem kilka filmów, chyba Jakub Wojczyński był wtedy u ciebie i to naprawdę wyglądało piorunująco, jak tam 3-4 lata już tam małe harpagany, piłeczka, tu zawody, jakieś koszulki, stroje, wiesz. Po rodzicom, bo zabierają te dzieci do szkoły rano, potem z tej szkoły odbierają, zawożą na te zajęcia koszykarskie 2-3 razy w tygodniu i tam naprawdę jest bardzo duży popyt na sport ogólnie. Dzieci jest dużo, takich 3-4 latków to są dwie grupy po 15 osób, a takich szkółek pewnie w Maladze no kilkanaście, więc no jest czym wybierać. Myślę, że w Polsce no ciężko było znaleźć nawet 15 pewnie, czy 20 takich dzieciaczków 3-letnich, żeby można było jedną grupę zrobić. Kończąc, czy bliżej jest Adamowi Waczyńskiemu do biegania i rzucania za 3 punkty, czy raczej gdyby grał w NBA, to by nie chciał grać w takiej koszykówce? Nie, no dlaczego nie? To są absurdy rzucać trójki. Aha, czyli to jest tak, że rzucać dużo trójek, rozumiem. To nie muszę pytać, kto jest twoim ulubionym koszykarzem aktualnie. Nie, no Steph Curry, bezapelacyjnie. Ten sam Steph Curry, który w playoffach pokazuje, że już chyba taki nie jest, albo nigdy nie był, też tak. Znaczy generalnie ja zawsze mówię Steph, ale tak naprawdę mam wielu zawodników, których naprawdę bardzo cenię. Kiedyś nie doceniałem LeBrona, zawsze myślałem, że jest przereklamowany, ale no, robi robotę i potrafi scalić zespół, a od wielu, wielu lat był w finałach i teraz był taki, no powiedzmy sobie, trochę trudniejszy okres dla niego, ale myślę, że do tych finałów znowu wróci i dalej będzie robił swoje. Oczywiście nie jestem typem gracza jak LeBron, tylko mówię generalnie, kogo tam doceniam. Bardzo cenię
broniłem przez całą karierę Dwayna Wade'a. Byłem na wakacjach w Miami i kupiłem sobie pierwszą swoją koszulkę oryginalną NBA właśnie z nazwiskiem Wade'a. Bardzo, bardzo sobie ceniłem przez całą karierę właśnie Dwayna Wade'a i cieszę się, że mogłem sobie tą koszulkę kupić, a właściwie dostałem, można powiedzieć. Mówię, no wielu mam zawodników, na których patrzę, obserwuję, co robią i fajnie by było tam może kiedyś pobiegać. Wiesz co, bo tak powinno to nastąpić na początku, ale wydaje mi się, że to też jest dobry moment, no bo już te trójki powiedziałeś, żebyś chciał. Ja to się dalej trochę brzydzę tej koszykówki takiej, że oni biegają, rzucają, ale się przyzwyczajam, spokojnie, to jest kwestia przyzwyczajenia, to nie jest kwestia po prostu niedocenienia. Jak zauważyłeś, że potrafisz rzucać za trzy punkty w taki sposób, że robisz to seryjnie, to była to kwestia tego, że no, ktoś zauważył, że masz do tego dryk i trzeba to wykorzystać, czy to była inspiracja, która przyszła ci skądś tam kiedyś, jak zacząłeś grać w kosza? Nie, no przyszło to oczywiście kiedyś. Mój ojciec był dobrym, bardzo dobrym strzelcem. No nie miałem okazji zobaczenia go w akcji jeszcze, bo ja się urodziłem w 89, on w 90 zakończył karierę. Widziałem tylko, jak rzucał w oldboyach i no widać, że ten rzut miał. Zacząłem trenować, rzucałem, mając 14 lat, potrafiłem gdzieś w meczu 9 trójek celnych, więc no, tak się jakoś, nie wiem, w moim tym DNA zakotwiczyło, że te rzuty za trzy to jednak jest to, co chciałbym robić. Dzięki, Adam, nie będę się dłużej męczył, bo musisz nam przywieźć do Polski złoty medal Mistrzostw Świata. Musisz się wysypiać, jeść, nawadniać się i tak dalej. To jest bardzo ważne, pamiętaj o tym. Ja to wiem, ale tam jak zacząłeś mówić o tym złotym medalu, coś mi przerywało. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem. No nic, no dziękuję bardzo. Na pewno będziemy tutaj dbać o siebie. Zdajemy sobie sprawę oczywiście z powagi sytuacji. Nie jesteśmy tutaj po to tylko, żeby być, tylko po to, żeby coś osiągnąć. No i cóż, ten turniej tutaj, te turnieje ogólnie i w Hamburgu, i mecz w Lublinie. To są takie małe kroczki do tego, żeby awansować z tej pierwszej grupy i iść dalej jak najdalej. No i chyba trzeba zaprosić wszystkich do Lublina, no bo to będzie ostatnia okazja, żeby zobaczyć was w kraju. Przed przywiezieniem Mistrzostwa Świata do Polski. Amerykanie są słabi, Adam, dasz radę, sam. Kurczę, znowu mi coś przerywało. Ja tutaj nie będę składał takich deklaracji jak trener Serbii, że Bóg musi pomóc Stanom Zjednoczonym. Nic takiego nie będę mówił. Jedyne, co mogę powiedzieć, no to, że Stany to już nie jest chyba taki zespół, o którym się myśli i mówi, że będą nie do pobicia. Zobaczymy. My będziemy robić swoje, na nich dopiero możemy chyba wpaść w półfinale, czy tam gdzieś, więc spokojnie, mamy czas. Jeszcze raz dzięki za rozmowę, no i powodzenia, Adam. Trzymaj się. Dzięki, pozdrawiam.